Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Izaka. Do gry wracamy po naszym małym failu. Zastanawiałem się, co moglibyśmy dzisiaj tak naprawdę zrobić na odcinku i stwierdziłem, że chyba zagram sobie po prostu moją ukochaną grę Izakiem. Zobaczymy, jak wyjdzie. Izak jest mega fajną postacią i na pierwszym piętrze Curse of the Labyrinth. No niech będzie. Mam nadzieję, że nie otrzymam obrażeń, jak otrzymam, to pewnie cofnę podejście. Bo nie wiem, no szkoda mi tracić tego Devil Roomu pierwszego, ale no nic. Ja jestem trochę chory, znaczy chory, no gardła mam rozwalone. Nie wiem, czy to brać, zmieniać. O, to jest śmieszne, to weźmiemy. Mam dosyć rozwalone gardło, nie jestem chory, ale mega mnie boli gardło, śpię w szaliku od 2 dni. Od 2 dni też nic nie nagrywałem tak naprawdę, bo po prostu no nie wyrabiam z tym ugardłem, ale kozackiej temy na start, Boże. Więc mogę w dzisiejszym odcinku trochę mieć chrypkę, pewnie zaraz będę dużo pił wody, bo mam wolne w końcu, już nie mam zajęć na uczelni. Dopiero chyba 7 stycznia idę kolejny raz na zajęcia i chciałem nagrać masę, naprawdę masę odcinków na zapas. Nie wiem, jak to wyjdzie. Staram się oszczędzać to gardło, jak tylko mogę. No i tyle z info. Dziękuję za miłe słowa pod ostatnim odcinkiem. Naprawdę się bałem, że niestety i tak to mówienie do was nic nie da i mnie zjedziecie, a tu jednak byliście bardzo milusińscy, za co wam bardzo dziękuję. Milusińscy i wyrozumiali może, o tak. No, gramy dalej. Zastanawiałem się też nad jednym, bo mówiłem o tym Ori. Ori już mam kupione od tych tam chyba z 2 tygodni. Ale teraz wyszła ta promocja zimowa na Steamie i troszkę się zastanawiałem nad innymi grami na serię. A głównie mam na myśli... Jezu, jak to się nazywa? Chociaż to wezmę, ten Compound Fracture wezmę, a zmienię przedmiot jakiś inny. Oxygen Not Included, o właśnie, to od... A to z Brittle Bones, o super, to chyba nie wziąłem tego przedmiotu, którego chciałem. Ała, moje zdrowie! Co jest z moim zdrowiem nie tak? No nie, porąbały mi się itemy, myślałem, że to jest Compound Fracture, coś takiego, to jest spoko przedmiot. Brittle Bones jest średnie. No nic, idziemy dalej, mam nadzieję, że nie umrę, tylko teraz nie mogę brać przedmiotów z Devil Roomu, no bo jak ja... Mam brać przedmioty z Devil Roomu, mając serduszka kościane. W ogóle chyba nie mogę ich brać. Ale nie straciłem chociaż szansy na Devil Room, otrzymując tutaj obrażenia, więc jakiś tam plus jest. Wracając do Oxygen Not Included. Troszkę mi nie pasuje w tym momencie ta seria na kanale. Ale chyba kupię po prostu na zapas grę, bo jest bardzo tania w tym momencie na Steamie. Nie pasuje mi dlatego, że to byłaby taki drugi rozwój kolonii, a to mi średnio pasuje, gdy mam... O Jezu, ale dobrze. To mi średnio pasuje, gdy mamy właśnie serię z Rimworld. Natomiast... Dobra, idziemy na walkę z bossem tak naprawdę od razu. Ale się nie mogę dzisiaj wysłowić, nie wiem, głupoty gadam, nie słuchajcie mnie, nieważne. Wracamy do Izaka. Jak sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć, to wam powiem. Miałem tą drugą grę jeszcze na myśli i tą kompletnie o niej zapomniałem. Już nie wiem tak naprawdę, o czym mówiłem. Tylko nie wiem naprawdę, czy ja mogę wziąć przedmioty. Ja już nie mogę wziąć przedmiotów, prawda? Tak, mogę wziąć tylko jeden. Ale słabo. Wydaje mi się, że gdybym wziął ten z lewej strony przedmiot, to mógłbym wziąć... po użyciu go mógłbym wziąć jeszcze Brimstone'a, ale to nie byłoby pewne, więc wolałem nie ryzykować. Wszystkie przedmioty są spoko, no ale mówi się trudno. Devil Room niestety się zamknął, zmieniamy przedmiot tutaj na Matchbook. No nic ciekawego niestety. Mimo wszystko wezmę, bo bomby się na start przydadzą, a ładunku i tak raczej nie będziemy mieli, ale jeżeli będziemy mieli, to pewnie użyję na Treasure Roomie, do którego jeszcze oczywiście idziemy, bo to jest piętro XL. No ale powiem wam, że pierwsze piętro, na którym dostajemy Magic Mushroom... Chyba zostanę z Tammy's Headem. Ale jaja, ale jaja. No, gra mi chce pokazać, że rzeczywiście nic się Ryfek nie stało, ostatniego podejścia nie było. Ojejciu, no weźmiemy, no bo nic z tym nie zrobię. Mógłbym jeszcze wziąć niby baterię ze sklepu, szukać baterii w sklepie i próbować to zmienić, ale już dajmy sobie spokój. Ja idę po Tammy's Head i idziemy jak najszybciej na, nie wiem, Boss Challenge Room. Jaki Boss Challenge Room? Na Boss Rush, na walkę z Haszem, na walkę z Delirium może nawet. Zobaczymy jak to wyjdzie. A wam przypominam, co się nagrywa. W 6. minucie wam przypominam, jak lubicie oglądać Izaka, możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo wam za to dziękuję i teraz się napiję wody. Katakumcy, czyli łatwiejsze piętro, bardzo fajnie. Czasem będziemy mieli strzały samonaprowadzające, bo mamy tego $3 Billa. No i oczywiście będziemy teraz dostawać dużo piguł. Piguły możemy używać, bo piguły rzadko kiedy są złe, gdy mamy Brimstone'a. Przedmiot z Devil Roomu tutaj dostaniemy. A jest nim Sister Maggy. O Jezus, jeden z gorszych przedmiotów z Devil Roomu, które moglibyśmy dostać. Ale to jest część przemiany w Conjoint, więc weźmiemy. Idziemy oczywiście do Treasure Roomu jeszcze na tym sklepie, na tym piętrze i chyba tyle, chyba nie ma już co robić. Pokój specjalny, zobaczymy co w nim jest. To jest D20 i to tylko w tym pokoju, więc mnie kompletnie nie interesuje. Idziemy sobie stąd. Kolejna piguła, bombzarki. Fajna piguła, ale raczej niepotrzebna jak na razie. Mamy więcej kluczy i mi to jak najbardziej odpowiada. W sklepie nic ciekawego nie ma, na przecenie też nic nie ma, więc raczej nic nie kupimy. Mamy dużo kluczy, więc mogłem sobie wejść. Idziemy szukać no Treasure Roomu tak naprawdę i tyle. Jeden pokój specjalny już widzieliśmy, więc wątpię, żeby drugi się jeszcze nam trafił jakimś cudem. Chociaż biblioteka jeszcze może się trafić i fajnie by było, gdybyśmy bibliotekę mieli. A mamy to coś z psem. Ghost Pepper? Nie, o Jezu, jak mi się to myli z Dog Stuffem. Bardzo podobny z tym kształtem. Ghost Pepper po prostu sprawia, że mamy takie... Czasem wystrzeliwujemy ogień z siebie. Ale nie wiem, czy to działa, albo jak to działa na Brimstone'ie. Możliwe, że po prostu mamy jakieś ogniste pociski z Brimstone'a. No nic, idziemy dalej na kolejne piętro. Kompletnie się nie muszę martwić, jeżeli chodzi o szansę na Devil Room, bo mamy Black Heart, a potem same kościane serduszka. A gdy je tracimy, nie tracimy szansy na Devil Room. Boże, ostatnie dni, bo mam już wolne od czwartku, dziś jest piątek jak nagrywam. Ostatnie 2 dni nagrywałem przez to gardło i tak też się zastanawiam, co mogę sobie robić w wolnym czasie. Większość dni spędzałem i po prostu czytałem o samochodach, ja nie wiem. Byłem już praktycznie wcześniej na tego Hyundai'a Coupe zdecydowany. Potem sobie pomyślałem, że fajnie byłoby mieć jeszcze jednak troszkę większe auto, żeby ze znajomymi wypaść na wakacje. Siedzę ostatnie dni i po prostu czytam o samochodach. Jak będzie stream jakiś w najbliższym czasie, a pewnie będzie, zobaczę jak z tym gardłem. Jeżeli nie będzie z nim problemów, to prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu zrobimy streama, może w sobotę. Na streamie naprawdę chyba będę was wypytywał o różne samochody, bo jest tak dużo opcji. Ja się na tym nie znam. I znaleźć jakikolwiek fajny model w danym przedziale cenowym i z pewnymi wymaganiami to jest niemożliwe po prostu do zrobienia, naprawdę niemożliwe. Przedmiot spoko, ale go nie będziemy brali, bo mamy oczywiście lepszy przedmiot aktywny. Pierwsze piętro Brimstone Tammy's Head, no to naprawdę to się zawsze musi udać. I tak, strzelamy jednak tym ogniem raz na jakiś czas, więc fajnie. Tu mamy już 19 coinów, więc możemy sobie kupić jakiś przedmiot. Zmieńmy przedmioty na Blank card. To jest dobre, aczkolwiek wolę poszukać czegoś innego. Car battery na przykład byłoby super. Gdybyśmy dostali car battery na Tammy's Head, to by było przegenialne. Blanket też jest dobrym przedmiotem, ale wolę szukać car battery. Broken stopwatch, nic ciekawego. Zwykła bateria byłaby spoko. Steam Sale zawsze się opłaca kupić, gdy mamy tak tyle pieniędzy, ile mamy w tym momencie. No i niestety nic innego tutaj nie widzimy. Kompost jest to, którym mi ktoś ostatnio pisał, czemu go nigdy nie biorę. On zmienia znajdźki w pająki i muchy. No a go nie biorę, bo lubię znajdźki zazwyczaj, więc nie używam. takich przedmiotów raczej. A w ogóle zapomniałem, że na pierwszym piętrze dostaliśmy oprócz Brimstone'a, Magic Mushrooma i Tammy's Heada dostaliśmy jeszcze latanie. Naprawdę, to jest jedno z lepszych pierwszych pięter, jakie w życiu widziałem. Co tu mamy? Perks, bardzo fajna piguła. O Jezu, ale dałem ciała, wiecie co? Przyspieszamy to. Poniżej 20 minuty na The Lamb. To jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Zapomniałem kompletnie, że ja to muszę jeszcze zrobić. To jest strasznie trudne do zrobienia, znaczy no... Trudne. Dużo przeciwników przed nami, ale to jest do zrobienia. Co to jest? X-Lax, nic ciekawego. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Mam 11 minut, żeby dotrzeć do Dark Roomu i na walkę z The Lamb. No to teraz już wydaje mi się, że to jest trochę trudne do zrobienia. Aczkolwiek spróbuję. Będzie walka z bossem, ja do niej idę, bo... Tak naprawdę... O, ale tu dałem ciała. Tak naprawdę nie interesują mnie już żadne przedmioty. Mamy na tyle dobre statystyki, że damy sobie radę bez żadnych problemów przez całe podejście aż do Dark Roomu. Naprawdę nie wydaje mi się, żeby nam brakowało jakiegokolwiek przedmiotu, a to podejście to najlepsza możliwość na zrobienie tego challenge'a, ale śmiesznie by było, gdyby wyszło. Walka z bossem, Loki, bardzo łatwy boss. Experimental Treatment nie będę brał. Zbyt dobre mamy statystyki, żeby je sobie w tym momencie zepsuć. Kompletnie mi nie zależy tak naprawdę na żadnej statystyce oprócz obrażeń. Obrażenia są świetne. Nic innego na Brimstone nie jest przydatne. Tu moglibyśmy niby też zagrać 13 razy i się teleportować do Dark Roomu, ale to jest trudne do zrobienia bez serduszek, które teraz mamy. A mimo wszystko wydaje mi się, że większą szansę na dotarcie do Dark Roomu mamy, gdy tak po prostu się pośpieszę. Już jest walka z bossem, super, no świetnie idzie. Negatyw oczywiście musimy wziąć. Tutaj nóż, 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 nóż. Czy potrzebny jest nam nóż? Nie, nóż psuje nam synergię na Brimstone'ie. Sacrificial Daggera natomiast wezmę, bo jest świetny. Łąb, ile jeszcze pięter przed nami? 4 piętra przed nami. Naprawdę dużo. Natomiast na każde piętro mamy równie dużo czasu. Wydaje mi się, że łąb będzie gorsze od Sheolu i tym podobnych pięter. Jakoś mam pecha do tych łąb. Nigdy nie jestem w stanie wystarczająco szybko przez to łąb przejść. No i znowu to niestety się pokazuje, że nie idzie mi zbyt dobrze pójście szybkie przez łąb. Mamy jeszcze przed sobą łąb 2, potem Sheol, który powinien być krótszy. Jakieś tam małe obrażenia otrzymane, nic strasznego. Możemy je sobie uzupełnić czerwonym serduszkiem, które mam nadzieję, że zaraz wyleci. Na pewno się nie będę wracał po czerwone serduszko, proszę bardzo. Tu jedno już mamy. Kamienna skrzynka nie interesuje nas w tym momencie. Naprawdę, to jest taki wyścig z czasem. Wydaje mi się, że gdybym uświadomił sobie, że jestem w stanie to zrobić wcześniej, nawet bym się nie musiał śpieszyć. Walka z bossem jest już świetnie, beznadziejny pokój, karta def idealna na ten pokój. Dobra, walka z bossem. Def, bardzo łatwy boss. Cube of Meat, super, co to za piguła? Nie znam jej. Something's wrong, nic ciekawego, idziemy dalej. Jesteśmy na dobrym tempie, naprawdę dobre tempo. 11:40. Już jesteśmy trochę w przód, jeżeli chodzi o piętro poprzednie. Solharcik za darmo, no jego nie mogę ominąć. To nie jest droga do walki z bossem. 5 bomb wezmę. Ojejciu, jejciu, naprawdę żałuję, że sobie wcześniej z tego nie zdałem sprawy. No to chyba nie jest droga do walki z bossem. Tu w lewo też nie ma możliwości takiej. Po co tu w ogóle wszedłem? Było widać, że tu nie ma możliwości na walkę z bossem. Co to za karta? Magician. Magician może się przydać. Ale to piętro już idzie troszkę gorzej. Mimo wszystko nadal mamy sporo czasu. To jest dobra droga do walki z bossem. Tak jest. Dobra, jest walka z bossem. It Lives już przed nami. It Lives padło. Devil Room szybciutko sprawdzimy. Guppy's Tail, nie biorę oczywiście. Ale tu czasu tracę. Oczywiście idziemy do Sheolu, olewamy Hasza i tym podobne rzeczy. I tak, lewa strona. Już widzę, że źle. Góra, też źle. Źle to wygląda. Czego otrzymałem obrażenia? Nie mam pojęcia. Trzeba uważać z takim szybkim przebieganiem mimo wszystko. Fajnie, że rozwalamy cały pokój i Ojejciu, ale tu dałem ciała. Fajnie, że rozwalamy cały pokój i tak dalej, ale zdrowie mimo wszystko i tak jest oczywiście mega ważne dla nas. Kolejny Solharcik, super. Szkoda tylko, że w złą stronę idziemy. Magiciana sobie zostawię najprawdopodobniej na samą walkę już z The Lamb, jeżeli oczywiście zdążymy na czas. Na co ogromnie liczę. O Jezu, serio, wszedłem w ognisko, ale... Kaszana. To jest dobra droga do walki z bossem? Nie, to nie jest dobra droga do walki z bossem. To jest dobra droga do walki z bossem. No to musi być dobra droga do walki z bossem. I góra? Tak jest. Nie, to też nie jest dobra droga do walki z bossem, ale przypał. Mimo wszystko naprawdę strasznie szybko nam to idzie. Jest walka z bossem. Mega szybko. Mamy 7 minut na... Niecałe 7 minut na przejście całego Dark Roomu. Teraz najważniejsze jest tylko i wyłącznie to, aby nie umrzeć. Laser zostawiam na drugą fazę. Druga faza walki z szatanem jest najtrudniejsza, jak dla mnie. Super. W nogi możemy wchodzić jeszcze z naszym Sacrificial Daggerem. Ale beznadziejnie się te pijawy pojawiły. Super, cała walka. I jesteśmy na Dark Roomie. No i zrobimy poniżej 20 minuty, ale kozak. 6 minut, no naprawdę tak złe piętro musiałoby się trafić, żebyśmy tutaj nie zdążyli. Skrzynki otworzę, bo mimo wszystko jest oczywiście szansa na Solharty, których niestety nie dostaliśmy. Ale naprawdę mega złe piętro musiałoby się tutaj trafić, abyśmy nie mogli go przejść wystarczająco szybko. I czy tu nie było piguły, która nas spowalnia albo daje perksy? Nie, niestety nie znamy tutaj żadnych piguł, ja ich nie będę używał, bo się ich troszkę po prostu boję. Ale beznadziejny jest ten efekt na laserze z Brimstone'a. Ale się tu też dałem uderzyć beznadziejnie. Na tak prostej walce. No, bądź co bądź, dużo jakoś specjalnie zdrowia nie mamy. Walka z The Lamb może być trochę trudna. O tyle dobrze, że będziemy mieli... Jest perks, dobra, super. Z perksami, jeżeli dotrzemy z taką ilością zdrowia na walkę z The Lamb, jest bardzo dobrze. Nie będziemy mieli samonaprowadzających pocisków, ale to nie jakiś wielki problem. Dobra. Podwójny decage, lepiej rozwalić jednego szybciutko i się zająć drugim po prostu z daleka. Nawet nie zdążyli uderzyć, bardzo dobrze. Kolejna piguła perks. I tak jak mówiłem wcześniej, jednym się zajmujemy, drugim później. Bardzo dobrze idzie. Fajne są te losowe efekty na strzały, bo one praktycznie nigdy nie są złe na Brimstone'ie. Dlatego bardzo lubię Tridural Billa. Gdy mamy jakieś dobre właśnie strzały, jak nóż, jak Brimstone, te losowe efekty na pociski nigdy nie są złe. Beznadziejny boss, bo mimo że prosty, to zajmujący bardzo dużo czasu. Trzeba czekać na te animacje, aż po prostu wszystkie jego części się rozwalą. To jest dosyć trudny pokój, bądź co bądź. Jakąś bombkę tu postawmy. Ok, jedno obrażenia otrzymane, nic strasznego. Sporo jeszcze zdrowia mamy. Perksy mi nic nie dadzą. A nie, dadzą, dobra. Dadzą ogromnie dużo perksy. Na kościanych serduszkach, pół serduszka obrażeń, czyli każde serduszko to są 3 otrzymane obrażenia tak naprawdę. Jeżeli dobrze rozumiem, że tak to działa. Jeszcze hierofant, świetnie. O nic lepszego prosić nie mogłem w tym momencie. Nie wiem czemu czasami zamrażamy przeciwników, kompletnie nie mam pojęcia co to za efekt na strzałach. A, przecież mamy losowe efekty na strzałach, no tak. Czasami po prostu mamy. zamrażające pociski. No i jest walka z The Lamb. Powinno pójść naprawdę dobrze. Perks odpalamy. Odpalamy przejąt aktywny dopiero na drugiej fazie walki z The Lamb, gdy będą dwie części do uderzenia naraz. Nie mamy tak naprawdę po co teraz tracić ładunku. No i tak jak mówiłem, cała walka, nie robimy Victory Lapa, bo nie trzeba i chyba muszę skończyć podejście. Nie wiem, nic nie zostałem. Ace of Diamonds, tak jest! Pojawiło się, dobrze! Coś nowego, ale króciutki odcinek wyszedł z tego. Pewnie znowu pomyśleliście, że umarłem. Ale super, naprawdę super. Kolejna naprawdę trudna rzecz, tak naprawdę zdjęta z listy. W tym momencie pisaliście mi, że brakuje mi tylko jednego przedmiotu na tym save'ie i są tym nożyczki. Nie nożyczki takie, o których ja zawsze myślę, tylko te, które rzeczywiście nigdy jeszcze nie widziałem. Nie wiem, ja je mam chyba odblokowane, tutaj są. Albo je muszę odblokować jeszcze? Naprawdę, nie wiem. Żebym ja miał odblokowany ten przedmiot i jeszcze nigdy go nie widział. Bardzo, bardzo szkoda. I rzeczywiście chyba tylko tego przedmiotu nam brakuje. Oraz przemiany w Super Bama Extra. Dobra, już niedługo może się uda. Jak na razie ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego króciutkiego odcinka z Izaka. Mam nadzieję, że się widzimy niedługo. Ja może zaraz pójdę nagrać jakiś odcinek z Rimworld, ale no mówię, jestem troszkę ograniczony przez to moje gardło. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Widzimy się niedługo, trzymajcie się i cześć!